Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy przełożymy sobie pompowe Teusy 2 do troszeczkę większych pojemników. Będą miały wygodniej, plus do troszeczkę mniejszych pojemników przełożymy sobie trzy mniejsze pająki, które są, słuchajcie, tutaj. Taki jest plan na ten odcinek, także zabieramy się do roboty. Krótkie intro i lecimy. Wiecie co, zanim jeszcze zaczniemy, chciałem Wam serdecznie podziękować, ponieważ pykło 500 subskrypcji. To jest dla mnie w ogóle wow takie, nie? I nie spodziewałem się tego, że w ogóle dobiję do 500, więc jest to dzięki Wam, kanał się rozwija dzięki Wam, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że będziecie dalej, że tych osób też będzie przybywać. Daje mi to bardzo dużą radość, bardzo dużą motywację do kręcenia tego wszystkiego dalej. Dziękuję Wam jeszcze raz ślicznie. Oczywiście, słuchajcie, przy następnym odcinku, myślę, ogłosimy konkurs z tej okazji. Będą do rozlosowania na pewno trzy pająki, ale to wszystko w następnym odcinku. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, a tymczasem zabierajmy się do roboty. Pierwszym pajączkiem, jakiego sobie przeprowadzimy, jest pompowe Teus SP Mascara. Słuchajcie, na ten pojemnik już mam dla niego przygotowany, no bo wiecie jak to jest, no nie będę w sumie sypał na wizytorfu, tak, no bo to jest bez sensu. Pajączek jest z prawej strony, pojemnik mamy nowy z lewej strony. Posypiemy tylko tutaj jeszcze, wiecie co, detalingiem trochę, żeby było troszeczkę przyjemniej dla mnie wizualnie. Co jest, słuchajcie, w pojemniku? No jest torf, tutaj z tyłu jest odrobina dosłownie mchu, bo więcej tak naprawdę nie miałem. I kawałek korka, tak. Mam nadzieję, że w formie jaskini, że pająk sobie to wykorzysta tak jak powinien. No chciałbym go przenieść jak najmniej inwazyjnie. Oczywiście pojemnik jakiś tam do łapania go mam też, bo no słuchajcie, różnie to z tym bywa. A nie mam za bardzo miejsca na to, żeby ten pająk miganiał gdziekolwiek. Także liczmy na to, że nie będzie takiej, wiecie co, potrzeby. I wszystko pójdzie po jak najniższej tak naprawdę linii oporu. Także zaczynamy sobie z pierwszym. Zobaczymy jak to w ogóle pójdzie, bo to też różnie może być. No. O, będzie się stawiał. Słuchajcie, ja sobie w ogóle to może wezmę ten setę. Będzie wygodniej. Oj, ciężko będzie chyba z tym opuszczeniem tego miejsca. No idź, nowy domek mam dla ciebie. Nic, wiecie co? Ja to zrobię chyba jednak troszkę inaczej. Słuchajcie, spróbujemy to zrobić tak, no żeby go po prostu, tak jak mówię, no wygonić najmniej inwazyjnym sposobem. Co prawda mógłbym się bawić, wiecie co, w jakieś pojemniki, przekładanie, ale no jest to bez sensu, nie? Jest to naprawdę, słuchajcie, bez sensu. Pająk sam elegancko przejdzie. Wystarczy dać mu odpowiednią do tego możliwość. No i już mamy pompowe Teusa, wiecie co, w nowym domku. Także zbliżmy się może do niego. Pajączek po wylince, już po jedzeniu. Naprawdę super wygląda. Zobaczymy jak się tu zadomowi. Tak jak mówiłem ostatnio, bardzo fajne pająki. Jeśli chodzi o, wiecie co, o przyrosty, o żarłoczność, no po prostu nic dodać, nic ująć. No i wizualnie też bardzo ładne ptaszniki. Także zamykamy go i jedziemy z następnym. Tutaj dokładnie ta sama zasada, no bo mamy miejsce na to, żeby wsadzić jeden pojemnik w drugi. No i delikatnie go szturchając, liczmy, że przejdzie sobie elegancko na swój nowy domek. Ale widzę, że nie ma to jakiegoś, o, chociaż ten to tak średnio chce ten domek, wiecie co, opuszczać. Troszeczkę ten pojemnik wygniemy. O, i jest elegancko. Jest elegancko, pająk w nowym domku. No nie będziemy robić mu jakichś przybliżeń, bo wygląda dokładnie tak samo jak ten poprzedni. Chociaż, a czemu nie? Też go przybliżymy.
Naprawdę, jeśli chodzi o tego pająka, to jest... Strasznie mi się podobają, no strasznie mi się podobają. Bliżej już nie damy rady, bo po prostu wiecie co, technologicznie nie jestem w stanie tego zrobić. No ale no, cóż, może kiedyś. Dobra, zamykamy kolejnego. Mamy już dwa pompowe teusy przełożone. Do tego znowu pojemnika, słuchajcie, idzie Tliktokat albo Pilosus, Nicaragua. Taki w sumie drobny podrostek. Oczywiście też tutaj detalingu sypniemy, no bo czemu by nie. Myślę, że to pudełko i tak będzie, wiecie co, przekopane doszczętnie. No ale tak to już jest, wiecie co, z tymi pajunami. Też bardzo fajny pajączek. Idealny na początek, przysłowiowy kędzior. Jest po prostu jak dla mnie w małym pojemniku, znaczy ten pojemnik jest, wiecie co, dla niego w sumie dobry, ale no dajmy mu jakąś tam możliwość większego, więcej możliwości, tak? Tu mamy, słuchajcie, kędziora i tutaj ta sama zasada, po prostu bierzemy, przepychamy go na drugą stronę. Choć patrzcie, ten kędzior to jest taki, kurczę, powiem wam. No. On jest taki do postawienia się. No i pajączek, słuchajcie, w nowym domu. W nowym domu. Myślę, że będzie miał tutaj dużo lepiej. Trafił mi się jakiś narwany kędzior. No też być może jest głodny, wiecie, bo to różnie z tym bywa. Także tak, no już nam się schował, więc go raczej nie zobaczymy. Ale to na którymś odcinku, na pewno z aktualizacji, będziemy go, słuchajcie, oglądać. Więc lećmy dalej. Kolejnego mamy Nandu Chromatusa. Mam tylko nadzieję, że on nie będzie chciał biegać, bo on też taki jakiś poparzony jest delikatnie. No ale liczmy, że też przejdzie bez większego problemu. A jak nie, no to po prostu wezmę go. Wiecie, no po prostu go przerzucę z tym, tą delikatnością. Oj kurczę. Z tą delikatnością, z delikatną ilością torfu, no i tyle. Chłopie, ja nie będę się z tobą bawił, nie mam na to czasu. Mamy Nandu Chromatusa, który też już widzę, że jeszcze się wyczesze, no jakby było inaczej. Dobra, mamy to. Mamy, słuchajcie, Nandu Chromatusa w nowym domku. Teraz nie będę próbował ich nawet karmić, no bo to jest, po prostu się mija to z celem w tej chwili, po tym stresie. Więc na następnym filmie, bo na pewno będą głodne, a póki co lecimy dalej. Słuchajcie, ostatnim pajączkiem była Pterinopelma Sazimai, ale ona sama wskoczyła do pojemnika, jak tylko go położyłem. No ona jest troszeczkę narwana, co też w sumie daje jej smaczku, tak? Bo miałem Sazimai troszeczkę większą i ona już była taka bardziej spokojna. Ta jest jaka jest, fajnie, że taka jest, podoba mi się to, ale już jest w pojemniku, więc w sumie nie będzie widać tego całego przekładania. No i cóż zrobić, także to by było na tyle. Także kończymy ten odcinek. Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za to, za te subskrypcje, za to, że jesteście. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się i cześć.